Szanowanko, panie i panowie, jak tam u was? Koniec sezonu. Jeździ ktoś jeszcze? Pogoda nie za fajna była ostatnimi czasy. Ostatni tydzień troszkę pomroziło nawet. U mnie już szron musiałem skrobać z samochodu. Natomiast motocyklowo jeszcze całkiem ambitnie. Bliźniaki z Włoch. Bliźniaki jak bliźniaki. Tu mamy BN302, tu jest BN251. Żeby było ciekawiej. Tak więc jeszcze dzisiaj do złożenia. Czeka mnie ambitna nocka w pracy. Żeby nie było nudno. NS125 od Bajaja. Fajna maszyna. A tak w ogóle jakby ktoś był zainteresowany, w jakim stopniu one rozkompletowane przychodzą do Polski, to w bardzo małym stopniu, jak widać, bo poza złożeniem kierownicy i założeniem lusterek, to więcej już nie będę musiał się bawić przy nim. Nie miałem okazji tak na dobrą sprawę oglądać tego motocykla z bliższej perspektywy do tej pory. Natomiast wiem jedno, pewnych źródeł, że silnik to jest przecinak. Ta stowiska piątka ze 150 robiona. Strasznie dużo czasu dostarczali nam Hindusi ten motocykl. Ze względu na fakt, że chcieli go zrobić. Znaczy bardzo dużo tam testów wymagali od naszej polskiej strony. I chłopaki, którzy tym jeździli, strasznie sobie chwalili te silniki. Nie wiem, nie miałem jeszcze okazji jeździć, ale po tym co słyszałem, to naprawdę ciekawi mnie, jak to będzie śmigało. Za tym wygląda nie najgorzej. Może nie jest jakoś specjalnie upiękniony, tak jak BN125 czy tam nowy RKV, ale mówię, no silnikowo ma robić robotę i to ma się podobać. Filtery koleju, kolejny motocykl 125 z tym filterkiem, więc fajnie. Błotnik trochę taki WS-kowy. No ale cóż, Hindusi przyzwyczaili do tego, że lubią takie pojazdy użytkowe. Tu klasycznie błotniczek za tylnym kołem. Rzecz, którą szczerze mówiąc bym chętnie wyrzucił stąd, chociaż ona jest po to, żeby nam nie chlapało na plecy przez to, że tu jest taki fajny zadupek. Więc tam te mocowanie tablicy. No, tak więc tak, kopniaczek, też archaiczna sprawa, no ale centralna podpora jest. Bębnowy hamulec, trochę archaicznie wyglądający, też jest. Cóż, oczywiście nie ma to tamto, on jest połączony tutaj, zobaczcie, taką fajną dźwigienką z CBS-em. Tak więc tutaj jest jakaś na lince, idzie pyk do przedniego hamulca. Więc jak najbardziej CBS jest w wersji takiej oszczędnościowej, ale jest. No i silniczek DTSI, czyli autorski jakiś tam projekt marki Bajaj. Na dobrą sprawę mamy wtrysk Bosche, albo przynajmniej elektronikę Bosche, może tam ten mapę i komputer stworzyli swój, nie wiem, jeszcze nie doczytywałem. Albo te dwie świece jak zwykle są. Tu są dwie świece. Niedoinformowany jestem, szczerze mówiąc. No co, dwie świece. Na bogatość. No w końcu coś za tym musi, że to się chłopaki zachwycali tą maszyną. I dlaczego ten silnik tak długo był dostarczany do nas, do Polski. No. TRKX-a już wprowadziłem. Kolejna nowość w salonie. Skramblerek jeszcze stoi. Czeka na kupca. Ja kilka pierdolnik w garażu, ale no cóż, złożyłem już kilka motocykli dzisiaj, tak więc koniec dnia, jeszcze daleko, więc nie było czasu posprzątać. Aprilka kiepsko będzie widać już, bo słabe światło, ale proszę, lakierek pierdolnięty, tu boczki na czarno, płótnik też na czarno, lampę, a tu już chyba lampę pokazywałem w poprzednim filmie, jest na srebrno, tak więc aprilka ożywa, znaczy jeszcze nie mam krójców, więc no cóż, ciach, proszę, jak ładnie świeci wszystko. Cacuszko! Dobra. A może tak jeszcze pogadam chwilę o TR-kach. Jak już wspominałem, słuchajcie, takie podstawowe może różnice między TR-ka 502 a 502X-em. Tutaj w X-ie oczywiście gumy Metzeler Turens, bardzo fajne gumy. Zresztą ta wersja zwykła też ma fajne gumki, bo
Są to tam Pirelli Angel, a więc klejące naprawdę fajnie. Od przodu idąc oczywiście koło jest większe. Mamy tu 19? 19. Ale tarcze hamulcowe, zwróćcie uwagę, też się różnią. To samo zaciski hamulcowe są inaczej montowane. Mamy ten pływający zacisk jeszcze. Tak? Tak więc tutaj coś się zmieniło. Oczywiście 502 ma inaczej poprowadzone wydechy. I zobaczcie, że jest jeszcze osłona pod silnikiem, której tutaj próżno szukać. Zaraz lampę włączę, będzie lepiej widać. Ciach, o, goły silniczek. Tutaj mamy taką aluminiową blachę. Nie słyszałem o niej wcześniej, a fajnie wiedzieć, że ona tu jest. Nawet nie utrudnia tutaj czynności serwisowych, więc jest gites. Podpora centralna, no to wiadomo. Teraz trochę jest nierówne porównanie. Nie wiem, mam wąski kąt bardzo w tym aparacie, tak więc ciężko będzie to pokazać. Nie do końca, znaczy widać, że TRK-X jest wyższa dużo od zwykłej wersji, tak na rozsławę to są 4 cm. Jakbym postawił tą do Fionu 502, to ta różnica nie jest aż taka drastyczna, natomiast jak siedząc na jednym, na drugim faktycznie czuć, znaczy, no jest odczuwalna ta różnica. No, tutaj kolejna zmianka, czyli podnóżek kierowcy, on jest taki wyrzeźbiony fajnie, żeby osłaniał tutaj od wydechu. Tu jest tak zrobione. Z tyłu hebel chyba się nie różni. Nie, to mamy to samo, jest to kolorystyka inna, ale generalnie heble zasadniczo te same, błotniki też, oczywiście szprychy, no wiadomo. Wydech, powiem wam szczerze, ten wydech mi się dużo bardziej podobał, natomiast ten też nie jest niczego sobie. Jak to, im dłużej na niego patrzę, tym bardziej mi się to podoba, ma coś sobie. W całokształcie ten 502X naprawdę całkiem fajnie się prezentuje. No, zegary, wszystko to samo, gniazdo zapalniczki jest bez zmian. Tu kanapa, a nie, ona jeszcze się nie odniotła po transporcie. Także tutaj jest wszystko w normie. Kurde, ładne są te maszyny, no. Sprzedam na DV-kę, przesiądę się na TR-kę, a co? Sobie zaszaleje. Dobra, to tyle. Na razie.